Jack it up. Ta używana Honda wymaga troszeczkę miłości. Dlatego, kupując ją, w budżecie założona została pewna kwota na pierwsze naprawy. Są rzeczy, o których wiadomo, że są oczywiście do zrobienia. Inne rzeczy profilaktycznie wypadałoby zrobić, bo to jest jednak używany samochód. No a jeszcze trzecia grupa pewnie wyjdzie w praniu. Pierwszą kwestią, którą się zajmę, będzie wymiana oleju. Teraz silnik nagrzewa się do... nagrzewa się po prostu, żeby olej był rzadszy. Także na początku... Śrubę tutaj wyczyściłem na brzegach i położyłem tutaj nowiusieńką miedzianą podkładkę, która będzie no, w przypadku korków zawsze jakby uszczelką. No i teraz już na finalnie to składamy. Nowy filterek z posmarowaną gumką. To nie pójdzie tak łatwo. Odpowiedni argument na zapieczone śruby. Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Przegub jest już wymieniony, teraz czas wymienić płyn chłodniczy. Ten dziwny odgłos, który być może słyszycie, to jest odgłos skopującego płynu do wiaderka, płynu chłodzącego oczywiście. Będziemy tutaj też wymieniać kompletnie rozrząd z pompą, także przy okazji wlejemy nowy płyn, bo nie wiadomo, czy ten ma miesiąc, rok, czy 7 lat. Więc jest tak, to jest oryginalna hondowska Honda, to jest oryginalna hondowska pompa, był pasek od Hondy, to możliwe, myślisz, że to jest po prostu, że tu był po prostu oryginalny rozrząd, to nowości ten? Chyba. Albo to, albo ktoś z was to wszystkie części brał. To jest stary filtr. Dosyć wychodzony, ale jakoś... nie jest jakoś tak... okropnie wychodzą, jak na przykład hamulce w tym samochodzie. Więc to odkładamy. I nowy, ładny filtr wkładamy środkowy. Jak widać, wymiana jest niezbędna. Ten filtr jest po pierwsze brudny niesamowicie, a po drugie bardzo, bardzo zawilgocony. Przez to okropnie warują szyby. Filtr wymieniony. Nie żebym reklamował, ale bardzo czytelna instrukcja jest z tyłu, jakby co nawet. Więc nie trzeba żadnych YouTube'owych poradników oglądać. Także bez problemu wymieniłem. Teraz zajmuję się hamulcami. Niestety mamy złą pompę wody do rozrządu. Także trzeba będzie poczekać do jutra rana. Ale hamulce można już zrobić. I teraz pokażę, dlaczego to było tak konieczne. To jest stara tarcza i nowa tarcza. Taka jest różnica w grubości. You and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Jak widać, piękne nowe tarcze, nowe klocki hamulcowe. Tarcze już pokazywałem porównanie, a klocki wyglądają mniej więcej tak, więc są nierówno zużyte, to jest chyba jedna z najlepszych, bo niektóre się po prostu rozsypały przy demontażu, więc... Kolejną rzeczą niezbędną naprawienie jest lusterko, bo to nie jest oryginalne.
jest złapany na trytytkę, a regulację za pomocą kawałka papieru, który już generalnie rozmógł. Także kupiłem oryginalne lusterko na portalu akcyjnym. Związane osadzenie tego lusterka z pomocą worka foliowego, także patent bardzo. No i ząk, jest urwana kostka od lusterka i póki co trzeba będzie je ustawić ręcznie, żeby z niego skorzystać. A potem załatwić jakiś schemat i to podłączyć. No, dzisiaj nie mam czasu niestety, więc dzisiaj odpuszczam, ale temat będzie załatwiony. Wypoleruję może lampę, bo jedna z lamp jest taka bardzo wypłowiała i myślę, że będziemy mogli to znacząco poprawić polerką właśnie. Na początek odpuszczam tę lampę. Przy okazji pozbędę się może kilku obterć parkingowych. Chcieliśmy wymienić płyn hamulcowy, ale zdarzyła się nieprzewidziana rzecz. Otóż pojawił przewód hamulcowy. Z jednej strony to dobrze, że teraz, bo wiadomo, w kontrolowanych warunkach na warsztacie 100% bez problemu w porównaniu do tego, jak to się stanie na przykład na terasie. Dlatego będziemy zaraz to wymienić i dlatego uważam, że taki przegląd, konkretny, gruby przegląd z wymianą właśnie płynów ustrojowych po kupieniu samochodu, to jest bardzo dobry pomysł. Szczególnie, jeżeli ma się zamiar tym samochodem trochę dłużej pojeździć, wiadomo. Tak wyglądają felgi po pomalowaniu. Farba jeszcze schnie. Tylko wyschnie, będziemy montować razem z kompletem nowiusieńkich opon. O, jeżeli chodzi o opony, to nie ma drugiej takiej rzeczy, nie ma takiego drugiego tuningu, który tak bardzo by mógł zmienić, który tak bardzo mógłby zmienić samochód, jak po prostu konkretne opony, więc kwestia, ile jest zbieżnika, jaka to jest opona, no i też ile tak naprawdę ma lat, bo wiadomo, guma traci swoje właściwości. Witajcie w nowym roku. Trochę nietypowo, bo witam się na koniec, ale pomyślałem, że jeszcze dodam kilka słów do tego, co widzieliście. A to był tak naprawdę zapis z kilku dni pracy nad tym samochodem. Właściwie to było kilka dni, ale tak jakby skondensowanych w jednym tygodniu, także wszystko było od razu, zaraz po zakupie robione. Z wyjątkiem tam opon, które były wymienione troszkę później. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że moim zdaniem to jest ważne, żeby tak się sensownie samochodem zająć, nic nie odkładać na później, bo takie rzeczy potrafią się potem po prostu mścić i psuć w najmniej oczekiwanych momentach. Także nie ma co oszczędzać, tak jak mówi stare przysłowie, nie stać mnie na oszczędzanie, więc warto się tym wszystkim od razu po zakupie zająć, jeżeli mamy zamiar trochę tym samochodem pojeździć. Tak naprawdę jeszcze dosyć istotne jest to, żebym dodał, że kilka miesięcy temu to tak naprawdę było nagrywane, więc no już kilka ładnych tysięcy kilometrów ten samochód przebył. W tym też była jakaś tam dłuższa trasa, było dużo kręcenia się po mieście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I póki co żadnych problemów nie ma i mam nadzieję, że tak zostanie. Ja bardzo chętnie też poczytam o tym, czy Wy mieliście jakieś takie przygody związane właśnie z zakupem, z takim pierwszym przeglądem po zakupie auta. Także bardzo chętnie o tym posłucham, napiszcie wszystko w komentarzach. Z mojej strony to już tak naprawdę wszystko. Jeżeli kogoś interesują o ceny tych części, tego co było robione, to można sobie za chwilkę spauzować, ja wrzucę taką planszę, gdzie postaram się nakreślić, co ile kosztowało. Także dzięki i do następnego razu. Cześć!